Maria rzeczywiście żyła ostatnio życiem automatu do sprzątania i gotowania. Całkiem jej to odpowiadało. Jeśli nie liczyć incydentu z Saszą i tego chwilowego włączenia umysłu potrzebnego do pracy nad tekstem romansu o gwieździe, mózg jej pracował najwyżej na ćwierć obrotów. Cały czas miała nadzieję, że nagle, jak u Okudżawy, wydarzy się coś i ona dozna olśnienia, co zrobić z dalszym życiem. Olśnienie nie nadchodziło, nie było też na horyzoncie Saszy, który by przerwał ów marazm. Maria więc wciąż oddawała się tym samym, raczej monotonnym czynnościom. Tu okazało się, że Agata Christie wiedziała, co pisze. Tak jak jej brytyjskie panie domu uważały Lucy Eyelesbarrow za dar od losu, tak pani Gina Pultokowa nie wiadomo kiedy zaczęła uwielbiać Marię. Przestała nazywać ją garkotłukiem nawet prywatnie i pod jej nieobecność i myślała z przerażeniem, że oto nadchodzi koniec owych czarodziejskich 6 tygodni. Będzie musiała wrócić do znienawidzonej kuchni, cholernego odkurzacza i przeklętego po 3-kroć żelazka do prasowania. Albo zatrudnić kolejną gosposię, która będzie śmieci podmiatała pod dywan. Ach, to naprawdę było cudowne, zwłaszcza od dnia, w którym pani Gina uznała, że można pani Marii ufać i zaczęła z upodobaniem uprawiać życie towarzyskie, latanie na ploty, do kosmetyczki, fryzjera, na tai chi i kurs malowania witrażowego. Dawno nie robiła tego wszystkiego tak swobodnie. Tylko butiku z biżuterią Vito nie pozwolił jej otworzyć, wytykając idiotyczną umowę, jaką zawarła. Trzeba było umawiać się na stałe, to by miała butik. Oczywiście pani Gina zrobiła mężowi awanturę z atakiem histerii włącznie, ale on się zaparł. Nie wiedziała o tym, ale pan Pultok też był wściekły na myśl o rychłym odejściu Marii. Koszule wyprasowane przez ślubną żonę zawsze miały jakieś kompromitujące zagnioty w widocznych miejscach. A obiady, które gotowała, nie umywały się do tych przyrządzanych przez Marię. Poza tym nigdy nie było wiadomo, czy w ogóle będzie co na ząb położyć. A jakie zrobiła przyjęcie z okazji 15-lecia założenia firmy. Pan Pultok widział kiedyś niechcący film Uczta Babette. Nudny strasznie. Po co w ogóle pieniądze się wydaje i kręci się takie filmy? Ale na końcu było właśnie przyjątko, które pan, będący smakoszem, obejrzał z większym zaangażowaniem. Ba, zafascynowało go. Spytał Marię, czy ona może widziała tego gniota. Owszem, widziała i uważała go za świetne kino. Cóż... Nie jest zadaniem pana domu analizowanie przedziwnych gustów służby. Kiedyś mówiło się nawet o literaturze dla kucharek. Więc może jest i kino dla kucharek, to i tak nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby Maria przygotowała taką ucztę Babette, dokładnie taką samą. Maria pomyślała chwilę, pewnie przypominając sobie, jakie to dania podawała owa Babette i ku niezadowoleniu chlebodawcy pokręciła głową. Zupa żółwiowa musiałaby być z puszki, powiedziała. Przepiórki dostępne w supermarketach są małe i byle jakie, a poza tym nikt by się tym nie najadł. No i wyszłoby strasznie drogo. Ona, Maria, z tamtej uczty zostawiłaby szampan w Clicquot i generalnie alkohole, a co do menu, to prosi, żeby dać jej wolną rękę i tylko określić limit finansowy oraz liczbę gości. I trzeba doangażować kelnera, bo ona w zasadzie będzie musiała pozostać w kuchni. Państwo na pewno będą zadowoleni. Po tym przyjęciu pan Pultok nigdy nawet w myślach nie nazywał już Marii kuchtą ani służącą. Kordian Pultok dawno już, pierwszy w rodzinie, zawarł z Marią nomen omen entente cordiale na bazie gigantycznych omletów, wielkich ilości podsmażanych kiełbasek i mnóstwa innych smakołyków, dzięki którym miał szansę przeżyć czas między powrotem ze szkoły a rodzinnym obiadem. Tu trzeba powiedzieć, że Maria karmiła go chętnie i nawet z pewną przyjemnością. Bawił ją gargantuiczny apetyt młodzieńca, który z błyskiem wdzięczności w oku wchłaniał góry żarcia, po czym szedł pograć z kolesiami w piłkę nożną, siatkówkę lub tenisa i spalał wszystko bez najmniejszego śladu. Maria zastanawiała się trochę, czy łysy łeb i wytatuowany napis „Biała siła” oznaczają coś konkretnego, czy są tylko elementem dekoracyjnym, jednak nie zaprzątała sobie tym głowy zbyt długo. Nie była to jej sprawa. Rodzicom to nie przeszkadzało, jej tym bardziej. Jednak Roxana nie zaczęła być miła. Ugruntowana pogarda dla kuchty i garkotłuka nie pozwoliła jej ani razu powiedzieć do Marii „proszę pani”. Nie mówiła jej po imieniu, bo wtedy Maria nie reagowała na wydawane przez dziewczynę polecenia. Ksenia więc tworzyła kunsztowne, bezosobowe konstrukcje i też uzyskiwała, co chciała. Na początku 6. tygodnia po wtorkowym obiedzie, który jak zwykle był doskonały, Marię poproszono o pozostanie w salonie przy kawie. Oczywiście najpierw musiała ją zrobić i podać wraz z upieczonymi przez siebie rano kruchymi ciasteczkami w dwóch wariantach. Nawiasem mówiąc, opracowała sobie metodę niemal taśmowej produkcji ptifurek z ciasta, które robiła raz w tygodniu i zamrażała. Pani Gina nie była w stanie tego zrozumieć i codzienna porcja świeżych herbatników nieodmiennie robiła na niej wstrząsające wrażenie. Bardzo dobry obiad, zagaił pan domu. Kiedy pani nadąża robić te ciasteczka? Zaświergotała pani domu. Idę na siatkę, zakomunikował syn domu, który zjadł prawie całego nadziewanego kurczaka z kartofelkami i sałatą, nie licząc kremu szparagowego z ptysiami, i właśnie stwierdził, że ciasteczka muszą poczekać, bo on chwilowo nie ma ani milimetra sześciennego wolnego żołądka. Zostawcie mi trochę tych z orzechami. Nara. Córka domu nic nie mówiła, bo już jej przy stole nie było. Zjadła zupę, wymamrotała coś i znikła. Mecenas Luft miał dziś wolne popołudnie. Maria spodziewała się mniej więcej, o czym będą chcieli rozmawiać jej państwo. Nie miała najmniejszego zamiaru ulec. Teraz kolej na pana Stefana, a potem się zobaczy. Pozwoli pani, że naleję kawy, zaczął pan domu dwornie. Pani Mario, ja jestem prosty przedsiębiorca, owijać w bawełnę nienawidzę, a wszyscy dyplomaci to dla mnie podejrzane typki. Tu chrząknął. Otóż, powiem prawdę. Nie wyobrażamy sobie z Giną, że pani od nas odchodzi. To jest po prostu niemożliwe. Musi pani zmienić plany. A ja jestem prostą gospodynią domową, uśmiechnęła się Maria. I też mogę powiedzieć prawdę. Nie lubię, jak ktoś do mnie mówi musisz. Ponieważ nie muszę. Proszę nie brać tego do siebie. Ja mam taki system pracy i to wszystko. Za jakiś czas chętnie do państwa wrócę. Na miesiąc, jęknęła pani Gina. Pani Mario. Na miesiąc albo dwa. Ale dlaczego? Taki system najbardziej mi odpowiada. Ale na mnie odpowiada. Nic na to nie poradzę. Maria rozłożyła ręce. Za jakiś czas się zgłoszę. Jeśli państwo zechcą, to mnie zatrudnią, a jeśli nie, to nie. I to wszystko. Do diabła z wolną wolą, sarknął pan domu, usiłując powiedzieć to żartobliwie, ale bez powodzenia. Widać było, że jest wściekły. Pani Mario, a może by pani pomyślała nie tylko o sobie? Zostawia nas pani na łasce losu. Bez przesady. Jakoś państwo żyli, zanim przyszłam. Ma pani już kogoś na nasze miejsce? Pan Pultok pomyślał, że to, co mówi, brzmi jakoś idiotycznie. To państwo miewają kogoś na miejsce gosposi, która odchodzi. Tak, jestem już umówiona. Kto to taki? A, taki sympatyczny emeryt. Emeryta stać na panią, a poza tym na cholerę emerytowi gosposia na co dzień. Nie mogłaby pani pobyć u niego poniedziałek i środę, a u nas wtorek, piątek i tak dalej? Mogłabym, ale bym nie chciała. Proszę państwa, proszę nie nalegać. Od poniedziałku pracuję już gdzie indziej. A teraz chętnie wróciłabym do swoich zadań, jeśli państwo pozwolą. Chciałabym przygotować pani większą ilość pierogów. Zamrożę i będzie pani mogła odgrzewać. Pani Mario, pan domu podniósł głowę z pewną nadzieją. Czy pieczeń i gulasz to też można zamrozić? Kiedy w piątek po południu Maria opuszczała na dobre swoje pierwsze nieuniwersyteckie miejsce pracy, zamrażarka państwa Pultoków pękała w szwach od pierogów z rozmaitymi nadzieniami, różnych farszów luzem, zapakowanych w specjalne woreczki do mrożonek i starannie opisanych, tak aby pani mogła tylko usmażyć naleśniki albo zagnieść ciasto. Maria pokazała jej, jak to się robi mikserem, gulasze i bigosy w plastikowych pudełeczkach oraz pieczenie gotowe do podania po podgrzaniu. Wszystko to Maria wyprodukowała na specjalną prośbę męskiej części pultoczego rodu, zaniedbując przez 2 ostatnie dni wykonywanie pozostałych czynności domowych. Kurde, naprawdę szkoda, że pani od nas odchodzi, westchnął w tym smutnym dniu Kordian Pultok, po raz ostatni zasiadając do omleta z 6 jajek z zieloną fasolką szparagową i sporą ilością wędzonego łososia. Po pierwsze, umrę tu z głodu. A jak żyłeś, zanim się pojawiłam i zaczęłam ci smażyć omlety? Zaciekawiła się Maria, pakując porcję bigosu do pudełek i starannie je opisując. Najesz się omletem, czy ci zostawić trochę tego tutaj? No jasne, zostawić. Jak żyłem? No a jak mogłem żyć? Na hamburgerach, McDonaldzie, kurczaku, skentaku, na całym tym badziewku. Pani widzi, ja muszę jeść. Myśli pani, że jeszcze rosnę? No bo nie jestem gruby. Spalasz, wyjaśniła Maria. Ganiasz za piłką, jeździsz na rowerze. A to numer, ja zawsze myślałam, że to tylko taka gadka. Jaka gadka? Nie zrozumiała Maria. No z tym ruchem. Ach, rozumiem. A jest jakieś po drugie? No to teraz ja nie rozumiem, jakie drugie? No mówiłeś, że po pierwsze umrzesz z głodu, a po drugie? Młodzieńcze oblicze okraszone kilkoma pryszczami, trzeba przyznać, że o wiele mniejszymi, od kiedy przeszedł z fast foodu na kuchnię Marii, rozjaśniło się nad półmiskiem, a potem okrył je regularny rumieniec. A niech tam, rzekł po małej chwili zastanowienia. Powiem, co mi szkodzi. Polubiłem panią. Chociaż mnie pani ustawiła do pionu na samym początku, a ja w zasadzie nie lubię, jak się mnie ustawia do pionu. Maria roześmiała się. Mało kto lubi, jak się go ustawia do pionu. Tym bardziej mi przyjemnie. A za co właściwie mnie polubiłeś? W zasadzie za nic, to znaczy na pewno za tę wyżerkę. Ale pani w ogóle fajna jest i ładna z pani kobitka i głos ma pani przyjemny. Cicho pani mówi, a i tak wszystko można zrozumieć. Moja matka tak wrzeszczy, że psy się od tego gryzą. Mówiłem pani. Istotnie mówił, a Maria była kilkakrotnie świadkiem, jak Josia i Jasia stawały do bitwy na śmierć i życie zdenerwowane donośnym i przenikliwym głosem pani Pultokowej. Raz nawet skończyło się szyciem biednej Jasi, która miała 8 symetrycznych dziurek w szyi. Josia nie żartowała. Gryzła, żeby zabić. No i w ogóle spokojna pani jest, ciągnął psychoanalizę młody Pultok. Ja też jestem spokojny z natury, ale w rodzinie stanowię chlubny, rzekłbym, wyjątek. Czy pani zauważyła, jak ja to pięknie powiedziałem? Przepięknie. A skąd to wziąłeś? Sam z siebie. Mieliśmy dziś w szkole Dzień Pięknej Mowy. Poloniści coś takiego wymyślili. Wszyscy tak bredzili, rzekłbym. A zalisz, jednakowoż, jatoli, wszak. Bardzo ładnie, jestem za. Tyle starczy? Półmisek po uprzątniętym omlecie zastąpiła godna miska z bigosem. Dzięki. Jak to zjem, to mi na trochę wystarczy. Pójdę lekcję odrabiać. Maria skinęła głową i zapakowała resztę bigosu do zamrażarki. Korciło ją, żeby zapytać chłopaka o białą siłę. Skoro już wyznał jej sympatię, to może odpowie. Chociaż cóż ją to właściwie obchodzi. A może jednak obchodzi. Słuchaj, ta biała siła, ten twój tatuaż, to coś znaczy? Kordian pokiwał głową nad swoim małym co nieco. Jestem rasistą, wyjaśnił z dużą prostotą. Marii wydawało się, że się przesłyszała. Powiedziałeś rasistą? Uważasz, że jesteś rasistą? Ja nie uważam. Ja jestem rasistą. A, i w czym to się objawia? Różnie. Kiedyś jak byłem młodszy i taki bardziej, prosty, to mi wystarczyło, jak złapaliśmy brudasa i spuściliśmy w w pierdziel. Jakiego brudasa? Jaki się trafił, czarny, żółty, siniak, jakikolwiek. My generalnie nie lubimy brudasów, kurde. Kto to jest siniak? Spytała Maria lekko wstrząśnięta i mimowoli zaciekawiona wynalazkiem językowym, którego jeszcze nie słyszała. No Hindus! O, ten bigos jest zajebisty, zajebigos! Chyba się najadłem. I wy tak po prostu biliście człowieka za inny kolor skóry? Kordian rozparł się w krześle, nalał sobie wody mineralnej z bąbelkami, wypił, beknął i pokręcił głową. Bąbelki chwilowo nie pozwalały mu odpowiedzieć. Nie biliście? Biliśmy, odparł biała siła, beknąwszy raz jeszcze. Ale nie za kolor skóry. Kolor skóry to on sobie może tam mieć jaki chce, tylko niech go ma u siebie. Kto mu, kurde, kazał razem z tym kolorem przyjeżdżać do nas, do naszego kraju? Niechby sobie siedział w Afryce albo w Azji, albo w innym Murzynowie. Jamajczyki, kurde. Portoryki, badziewie jedno. Skoro ono jest tutaj, gdzie nie jest jego miejsce, to zasłużyło sobie, żeby mu przyłożyć. Polska dla Polaków, nie? Maria była coraz bardziej wstrząśnięta. Takiego oblicza Kordiana Pultoka jeszcze nie znała. A to, że je właśnie ogląda, jest zapewne karą za nadmierne parcie do wiedzy. Co ją obchodziły głupie tatuaże? Nie mogła się jednak powstrzymać, żeby nie drążyć w Pultoku dalej. A jeśli ten czarny albo żółty ma żonę Polkę i przyjechał tu, żeby być razem z nią? Jeśli mają dzieci? To znaczy, że ta żona nie jest Polka, tylko zwykła kurew, objaśnił ją młody ideowiec. Polki powinny dbać o czystość białej rasy. Pani uważa, że to w porządeczku jest? Że taka Polka albo nawet inna Europejka pozwala się dmuchać kolorowemu? Mnie nie przeszkadzają kolorowi, odpowiedziała trochę wymijająco. Pani by się pozwoliła dmuchać Murzynowi? Teraz Kordian nie posiadał się ze zdumienia. To ja bym pani bynajmniej o to nie posądzał. To pani chyba jednak jest zwykła kuchta. Jestem kuchta, oczywiście. Twoim zdaniem kuchta to też coś gorszego? Od inteligencji? Raczej tak. Rozumiem. A powiedz mi w takim razie jeszcze jedno, bo wspominałeś, że kiedyś ich biliście, a teraz już nie. To co robicie teraz? No właściwie jak się trafi, to zdarza się, że przyłożymy. Ale nie tylko. My się teraz skupiamy trochę na rozwoju osobowości i trochę na zdobywaniu wiedzy. Rozumiem, że nie takiej zwykłej, szkolnej. Nie. W szkole tego nie ma. To nie jest wiedza historyczna. O naszych korzeniach trzeba znać, skąd się ma korzenie i szanować to. A co ja będę pani opowiadał, kiedy pani tak tego nie zrozumie? Coś mu wyraźnie przyszło do łysej głowy, bo spojrzał na Marię z zastanowieniem, a potem skrzywił się zbrzydzony. A może pani jest Żydówka? Powiedział z bezbrzeżną pogardą. Ja nie mogę. Z kim ja w ogóle rozmawiam? Zakręcił się napięcie i wyszedł z kuchni, napchany omletem i bigosem, dopełniony bąbelkami z wody mineralnej i ogromem tyleż ugruntowanej, co nieuzasadnionej wyższości. To dowodzi, że dociekliwość w poszukiwaniu prawdy bywa czasami słusznie ukarana, powiedział filozoficznie Noel Hart. 4 piki. Lilu, błagam cię, uważaj. Matko Boska, 4 piki. Lilu, tylko nie mów nic głośno. Nie mówię, ale z czym my zrobimy 4 piki? Lilu. Pas, zawiadomiła Róża z błyskiem w oku. Teraz się męczcie. Pas, miałknęła Lila. Pas, dodała Maria. Fascynująca rozgrywka, która nastąpiła po tej licytacji, zniweczyła na jakiś czas możliwość omówienia problemu młodego rasisty Kordiana Pultoka. Zapewne gdyby Róża i Maria traktowały grę odrobinę bardziej poważnie, Noel z Lilą przerżnęliby robra koncertowo. Róża zażądała jednak krótkiej przerwy w rozgrywce, bo usłyszała w telewizji głos ukochanego ministra obrony narodowej i absolutnie musiała go zobaczyć i posłuchać. Trochę ją to rozkojarzyło, co z kolei dopomogło przeciwnikom wygrać robra, a tym samym i partię. Lila była zachwycona i popędziła żwawo do kuchni robić pyszną kolacyjkę. Zapędziła do pomocy swego partnera, wobec czego Maria z Różą na ochotnika zajęły się herbatą, ziółkami i innymi napojami niewyskokowymi. Wyskokowymi już dawno zajmował się Noel. Kiedy towarzystwo zasiadło do stołu, już bez kart w dłoniach, rasista wrócił na tapetę. Ja go nawet zdążyłam polubić, wyznała Maria. Trochę mi się wydawał może nieokrzesany, ale sympatyczny. Myślałam, że ten łysy łeb on ma, bo lubi taką fryzurę niekłopotliwą. Ale nie przyszło mi do głowy, że to u niego ideologiczne. Noelu, ty go uczysz? Uczę. Jego i siostrzyczkę są w 1. klasie. Wiesz, Mareszko, te nasze 1. klasy to jeszcze taka zbieranina, której nie zdążyliśmy przekazać pewnych naszych zasad. Więc każdy z nich nadaje na swojej fali i czasami ciarki od tego przechodzą po plecach. Mnie w każdym razie. Wiedzieliście coś o tych młodych rasistach? Że ich mamy... Nie, tego chyba nie wiedzieliśmy, bo teoretycznie wiemy, że są. Szefowa nasza, wiesz, Agnieszka mówiła nam o tym. Zaczynają właśnie w liceach, potem się rozwijają, nawet na niektórych uniwersytetach. Jak to na uniwersytetach? Uczą się historii od różnych fanatyków, którzy na uczelniach uwili sobie wygodne gniazdka. Rasiści, nacjonaliści na historii, na politologii. Młody Pultok też coś mówił o rozwoju? Mówił. Pewnie już się wybiera z kolegami na stosowny wydział. Będę musiał porozmawiać o tym z Agnieszką, bo to jest problem, do którego musimy podejść raczej poważnie. Ta jego siostrzyczka Roxana też rasistka? Tego nie wiem. Kordian okazał mi pogardę dopiero kiedy się zorientował, że nie przeszkadzają mi kolorowi, ale Ksenia nienawidzi mnie od 1. dnia, bo nie pozwoliłam sobie mówić po imieniu ani traktować się lekceważąco. Kordian to zniósł, bo chciał być obficie karmiony poza kolejką. Ksenia wolała jeść suche bułki i sałatę z główki, byle tylko nie mówić do mnie proszę pani. Dla nas jest uprzejma, mam na myśli nauczycieli. Pewnie to taka panienka, co gardzi wszystkimi, od których nie jest zależna. I moim zdaniem wyssała to z mlekiem matki. Takie cechy wynosi się z domu, ale nie jest głupia, nie. Inteligencję ma w normie, powiedziałbym. Marii coś się przypomniało. Noel, proszę powiedz mi taką rzecz. Czy jakieś 1,5 miesiąca temu... Wasi uczniowie z 1. klas jechali na jakiś obóz naukowy? Tygodniowy? Nie, żadnego obozu nie było, z jakiej on miał być dziedziny. Może ktoś zabrał gdzieś dzieciaki, nie wiem, do Berlina, do muzeum albo gdzieś. Agnieszka była z uczniami w Pergamonie, ale to chyba wcześniej, jeszcze w marcu, no i tylko jeden dzień. Nie, to podobno trwało tydzień. No to ja chyba wiem, o czym mówisz. Coś mi się mętnie przypomina, że twoja panienka Roxana miała tygodniowe zwolnienie z powodu choroby. Myślisz, że było lewe? Na pewno było lewe. W domu wszyscy wiedzieli, że Ksenia jest na obozie naukowym. Przypuszczam, że braciszek jednak wiedział, jak jest naprawdę. Coś ci powiem. Maria zawahała się przez moment. Tylko proszę cię o dyskrecję. Różo, Lilu, kochany was też. Nie mam całkowitej pewności, ale tak z 95%. Ja ją kiedyś widziałam z facetem, ewidentnie starszym, który nie był jej wujkiem. No, rozumiecie. Ona go obsługiwała? Zapytała ciekawie Róża. A jak ty to dziecko widziałaś? Siedzieli w kawiarni w kąciku i zachowywali się dość jednoznacznie. Znaczy co? Lila żądała konkretów. Obmacywał ją? Raczej ona jego. Więc teraz tak sobie myślę, że pewnie była z tym swoim na jakichś wywczasach. I powiem wam, że mnie to w kawiarni wyglądało jakoś tak bardzo zarobkowo. Maryś, a ty rozmawiałaś z jej rodzicami? Maria pokręciła głową. Trochę mi głupio było. Ja w ogóle nie jestem z tych wtrącalskich ani uspołecznionych. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Ludzie żyją po swojemu, a mnie nic do tego. Co nie znaczy, że nie widzę, kiedy coś się dzieje. Ja tylko nigdy nie wiem, czy powinnam reagować, więc na wszelki wypadek nie reaguję. Chyba że ktoś nastąpi ci na odcisk. Mruknęła Róża, szukająca w telewizorze jakiegoś kanału z powtórką wiadomości, bo chciała jeszcze sobie popatrzeć na ministra obrony. Ale wtedy twoja reakcja polega na tym, że odwracasz się i uciekasz, zacierając za sobą ślady. Można i tak. Maria rzeczywiście była mało uspołeczniona. Prawdopodobnie dlatego zresztą w początkowym okresie małżeństwa z Aleksem nie protestowała przeciwko zakopaniu się w osiedlu Tkalnia. Kiedy jeszcze studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, była jedną z najmniej udzielających się towarzysko osób. Jako asystentkę na polonistyce studenci lubili ją bardzo, bo zajęcia prowadziła inteligentnie, umiała być zabawna i z całą pewnością była twórcza. Doceniali to również profesorowie, a jej doktorat zapowiadał się dość błyskotliwie. I wtedy jednak nie miała zbyt wielu przyjaciół. Nie szukała ich, więc i jej specjalnie nie szukano. Nie spoufalała się ani z kolegami, ani ze studentami. Robiła swoje, robiła to dobrze i z miłym uśmiechem na ustach oddalała się w sobie tylko znanym kierunku. Oczywiście nie odmawiała udziału w rozmaitych sympatycznych imprezkach. Na jednej z nich w końcu poznała Aleksa, ale w dużej mierze była samowystarczalna. Cieszyło ją to, co robi, co ma i co umie. Jej ulubioną zabawą było tłumaczenie angielskiej i rosyjskiej, a czasem nawet niemieckiej poezji na język polski. Gotowe tłumaczenia wrzucała do szuflady, nie troszcząc się o to, czy by na przykład nie warto ich gdzieś wydrukować. Satysfakcjonował ją sam proces twórczy, sama praca. Kiedy wyszła za mąż, to właśnie owe zabawy translatorskie wypełniły jej na kilka lat pustkę po uniwersytecie. Maria cieszyła się spełnioną miłością i spokojnie urządzała dom, nie zawierając zbyt wielu znajomości wśród sąsiadów. Gdyby Aleks miał nieco więcej rozumu w głowie, nie sprzeciwiałby się powrotowi żony na uczelnię. Jako osoba doskonale zorganizowana i konkretna, z pewnością pogodziłaby pracę z domem ku pożytkowi obu tych instytucji. Teraz wystarczała jej sama zabawa w dom i to cudzy. Niechęć do podejmowania pracy w wyuczonym zawodzie tłumaczyła sobie koniecznością uspokojenia nerwów nadszarpniętych traumatycznym przeżyciem z cholernym Aleksem. Trochę się te nerwy już chyba uspokoiły, bo zaczynała mieć ochotę na coś. Nie precyzowała, czym miało być owo coś, ale na pewno powinno zawierać jakieś elementy normalnego życia młodej kobiety. Jakieś spotkania, telefony, ploteczki, nowe kiecki, no coś. Ach, głowę bym dał, że już jutro wydarzy się coś. Sasza. Chciał jakichś tekstów. Poza tym przyjemnie będzie się z nim po prostu zobaczyć. Może będzie coś śpiewał na dniach, jakiś koncercik? Idąc za głosem impulsu, Maria wyciągnęła z kieszeni komórkę i już trzymała palec nad klawiaturą, kiedy uprzytomniła sobie, że nie ma jego numeru telefonu. Hanka ma. Cześć Hanka, to ja, Maria, Maryszka. Aha. Głos Hanki był mało entuzjastyczny. No cześć, co u ciebie? Nic specjalnego, ale mam teraz chwilę wolną i pomyślałam sobie, że może bym dopadła Saszę. On miał do mnie jakieś interesy poetyckie, a ja po 6 tygodniach sprzątania i gotowania non-stop. Może bym coś wykonała w tych klimatach. Nie wiesz, czy on nie ma jakiegoś koncertu? Może byśmy poszły? Nie wiem, czy ma koncerty, czy nie. Nie mam z nim kontaktu. Wizytówkę mogę ci wysłać. To fajnie. Maria chętnie pogadałaby z żywiołową Carmen, ale Carmen była dzisiaj coś mało żywiołowa. Może miała zły dzień. Nie należy się narzucać ludziom, którzy mają zły dzień. Pożegnała się więc i wyłączyła telefon. Wizytówka jednak nie nadeszła, wobec czego po pół godzinie Maria zadzwoniła znowu. Tym razem Hanka miała wyłączony telefon. Jakaś burza, pomyślała Maria, a w środek burzy nie należy pchać nosa. Niemniej Saszę miło byłoby znaleźć. Niech powie, co chce mieć po polsku. Niech coś się wreszcie wydarzy. Hanka go swojego czasu znalazła. Jak to zrobiła? Przez Kanę. No to ona też może go poszukać przez Kanę, a jeśli w Kanie odmówią jej telefonu? Maria strasznie nie lubiła się wykłócać. Marysiu, a może on ma stronę internetową? Podpowiedziała Lila, której Maria zwierzyła się z problemu. Ja to mam teraz taki odruch, że jak tylko czegoś szukam, to najpierw zaglądam do internetu. Rada starszej pani okazała się bezcenna. Sasza Winogradow miał stronę i był tam jego adres mailowy. Cześć Saszeńka, napisała Maria. Czemu milczysz? Najpierw mi śpiewasz całą noc przez telefon, a potem znikasz bez śladu. A ja bym chętnie cię posłuchała. Może masz w planie jakieś koncerty? Mogę nawet zapłacić za bilet. A jeszcze chętniej zrobiłabym ci te teksty, o których mówiłeś. Coś mnie pcha do wierszyków. Korzystaj z okazji, bo zaraz się znowu wbiję w jakieś gospodarstwo domowe i może mi się odechcieć poetyzowania. Pozdrawiam, Maria. Po zastanowieniu wykasowała Marię i wstawiła Maryszkę. Marii to on może znać na kopy, ale Maryszka jest tylko jedna. Telefon zadzwonił po 5 minutach. Maryszka! Głos Saszy był jakby zdyszany i brzmiała w nim nuta zdumienia. No cześć, powiedziała ucieszona. Oczywiście, że ja. Czemu się dziwisz? Przecież do mnie dzwonisz, kto ma być. Maryszko, ty się na mnie nie gniewasz? Czemu miałabym się gniewać? Kurczę, nieważne. Spotkaj się ze mną, proszę. Chętnie. Teksty zabierz. Jakie teksty? Te, które chcesz mieć przełożone na nowo. Mówiłeś, że jakieś przekłady Wysockiego ci nie odpowiadają i że chcesz nowe, moje. Sasza, zapadłeś na sklerozę? Tak. Nie, Maryszka, czekam na ciebie, gdzie chcesz. Gdzie chcesz? Może być w tej kawiarni na 20 piętrze. Cafe 22, czekam. Za ile będziesz? A ty chcesz zaraz? Zaraz, ja tam będę za 5 minut, bo jestem blisko i będę siedział, dopóki nie przyjdziesz. Zdumiona Maryszka odłożyła telefon. Ajajaj, powiedziała Lila, która oczywiście podsłuchiwała. Zresztą Maria rozmawiała w tym samym salonie, gdzie ona właśnie rozwiązywała krzyżówkę. Ajajaj, dodała ze smakiem. Czemu tak mówisz, Lileczko? Ajajaj, powtórzyła Lila, przewracając oczami. Maryś, czy ty się w nim kochasz? Mówiłam ci już, że nie mogę się kochać w facecie, o którym nie wiem, czy jest Leńskim, czy Onieginem. No tak, ajajaj, czuję tu jednakowoż aferkę. Maria spojrzała na starszą panią z niejakim rozczuleniem. Lila była zarumieniona z emocji. Jaką aferkę, Lileczko, o czym ty mówisz? O fałszywej przyjaciółce, oznajmiła starsza pani, mrugając gwałtownie. W co drugiej operze mamy fałszywe przyjaciółki i coś w tym jest. Marysiu, gdybyś ty była w nim zakochana, to przysięgam, że wcale bym się nie wtrącała. A tak pozwól, że się trochę powtrącam. Ale na razie nic ci nie powiem. Idź na to spotkanie, a jak wrócisz, to wszystko mi opowiesz. Il mio sangue la tradita. Zaśpiewała nieco fałszywie. To Łucja z Lammermooru, wyjaśniła. Nieśmiertelne dzieło. Idź, dziecko, i szybko wracaj, bo pęknę. Pod wpływem owych smacznych insynuacji doświadczonej w zdradach i tajemnicach, głównie operowych, Lili, Marii w końcu zaświtało w głowie to i owo. Nie chciała jednak wybiegać przed orkiestrę, ostatecznie rozwiązanie czekało za rogiem. No, za kilkoma rogami. Sasza Winogradow siedział przy stoliku w Cafe 22. Wybrał ten najdalszy, koło lunety. Wyglądał raczej jak załamany Leński niż wkurzony Oniegin. Na widok Marii zerwał się, podbiegł do niej i ucałował jej ręce. Maryszko, tak się cieszę, że przyszłaś. Słuchaj, jest mi strasznie, ale to strasznie głupio. Nigdy sobie nie wybaczę, ale jeśli ty mi w końcu wybaczysz, to będę szczęśliwy do końca życia. Sasza, ja też się cieszę, że cię widzę, natomiast w ogóle nie rozumiem, o czym ty mówisz. Siądźmy i wszystko mi opowiesz. Boże mój, jaka ty jesteś spokojna. Marii przyszło na myśl, że on za to zachowuje się jak niektórzy histerycy w sztukach Czechowa. Czechowa akurat uwielbiała, podobnie jak Puszkina, ale histeryków niekoniecznie. Usiadła przy stoliku, więc i on usiadł. Wpatrywał się w nią wielkimi oczyma, gotów spijać z jej ust każde słowo. Sasza, musimy wyjaśnić wszystko po kolei. Przede wszystkim powiedz mi, co się z tobą dzieje. Co, wyjazd ci zaszkodził? Jaki wyjazd? Na koncerty. Nie wyjeżdżałem na żadne koncerty. Jest koniec roku szkolnego, mamy różne egzaminy i testy tam, gdzie pracuję. Pamiętasz, mówiłem ci, ja nie żyję ze śpiewania, bo ze śpiewania szybko bym umarł. Uczę rosyjskiego. Skąd ci się wzięło, że w ogóle wyjeżdżałem? Fałszywa przyjaciółka. Zaśpiewało coś w duszy Marii. Fałszywa przyjaciółka. Hanka mówiła. Nie mogła ci tego mówić, bo to nieprawda, pomyliłaś się. Mówiła. Maria stała już na twardym gruncie. A co tobie mówiła o mnie? Aktualny kolor policzków Saszy, przypominający flagę państwa, w którym on, że Sasza się urodził, pozwalał się domyślać, że i do niego coś zaczyna docierać. Maryszko, zaczął ostrożnie. Wtedy, kiedy do ciebie dzwoniliśmy całą noc, jak ostatnie buraki. To była jedna z bardziej zabawnych nocy w moim życiu. Ja dziękuję za taką zabawę. Następnego dnia szłaś do pracy. Byłaś na nas wściekła i miałaś absolutną rację. Nie byłam na was wściekła. Byliście cudni z tym chórem aniołów, a ja miałam przyjemność, że tak się wam podobał mój tekstik. Zwłaszcza, że pracowałam nad nim niecałą godzinę. Może zresztą półtorej, ale wiesz, ja tego romansu wcale nie czułam. Zrobiłam na rozum i okazało się, że wyszło. Jeszcze jak wyszło. Znaczy, rozum jest najważniejszy, ale widzisz, mnie Hanka powiedziała, że przez nas nie spałaś całą noc, potem coś ci się nie udało w pracy, bo byłaś niewyspana, miałaś z tego powodu wielkie przykrości, więc teraz nie chcesz nas znać, jej ani mnie. Fałszywa przyjaciółka. Fałszywa przyjaciółka. Maria nieomal zobaczyła duszy swojej oczyma, jak pani Lila tańczy wokół kawiarnianego stolika, zadowolona, że jej się opinia o Hance sprawdziła. Ale co też z Hanki była za przyjaciółka? Znajoma ledwie. Przygodnie poznana. Za to Sasza wygląda podejrzanie, czerwieni się i blednie. Czy on przypadkiem nie zacieśnił tej znajomości zawartej w dniu koncertu? Czy Hanka nie przerzuciła się z jak najsłuszniejszego, jednak zawsze tylko z pozycji fanki, uwielbienia dla Rysia Leoszewskiego na bardziej namacalne uwielbienie dla Saszy Winogradowa? Nie wytrzymała. Poderwałeś ją? Sasza chwycił się za głowę. Ja? Ją, kochana, ty nie wiesz, co mówisz. Nie znasz jej, to ona mnie poderwała, ale... Mareszko moja, udało jej się to tylko dlatego, że byłem w otchłannej doprawdy rozpaczy. Tak strasznie chciałem... Zabrakło mu słów, wobec czego Maria, już całkiem rozśmieszona, dopowiedziała... Mnie poderwać? Nigdy bym tego tak nie nazwał w odniesieniu do ciebie. Dla ciebie śpiewałbym serenady pod oknami, dopóki by mnie policja nie zamknęła do turmy na samo dno, albo ty byś się nie zlitowała. Tak jakby pozbierał się trochę, a w każdym razie usiadł prosto. Jestem idiotą. Uwierzyłem w twoją małostkowość, zabij mnie. Właściwie dopiero teraz powinnaś mi dać wpysk i odejść z dumnie podniesioną głową. Dasz mi wpysk? Nie dam. Nie pytam, czy mam u ciebie jeszcze jakieś szanse. Nic nie mów. Najważniejsze, że chcesz ze mną rozmawiać. A może byśmy porozmawiali o tych tekstach, które ci się nie podobają? Zresztą nie wiem, dlaczego zakładasz, że ja ci zrobię lepsze. Instynkt mi to mówi. Instynkt artysty i człowieka zakochanego. Słuchaj, chciałbym, żebyś mi przetłumaczyła na polski Konie Wysockiego. Znasz Konie, na pewno. Znam, oczywiście. W oryginale, ale i ty je śpiewałeś wtedy, pamiętasz? Ja je zawsze śpiewam. Chyba że to jest koncert do kotleta z zapitką i publiczność ma życzenie bielej rozy. Wtedy nie uprawiam świętokradztwa, jak rozumiesz. Przechodzę na Wołga, Wołga, mać radnaja i ja je uchniam. Czasami posuwam się do pust, wsiegda budzić słońce. Ale to już... jak sam jestem leciutko urębany. Ty śpiewasz do kotleta? Nie dosłownie, ale zdarza się w pubach, a tam ludkowie jedzą i piją. To co, zrobisz Konie? O matko, trochę bym się bała. Ty, Saszka, ale jest przecież 100 przekładów. No tak, ale coś mi się w nich nie podoba. Nie pytaj co, bo nie wiem. Ty jesteś teoretyczka literatury, więc ty powinnaś wiedzieć. Masz dla mnie oryginał i te przekłady też? W internecie są. Jak chcesz, to przyślę ci linki, ale szybciej je sama wygooglasz. Mariaszko, proszę, zrobisz? Przymierzę się. Nie wiem, co mi z tego wyjdzie. Nie ręczę za rezultat. Zamilkli oboje. Sasza był ponury i tylko od czasu do czasu ciskał z oczu błyskawice. Maria zaczynała mieć dość tej sytuacji. Głupia Hanka. Przecież ona, Maria, nie miałaby nic przeciwko temu, żeby sobie Carmen z Saszą romansowała. A to jego oczarowanie Maryszką też było kiepskiej jakości, skoro tak szybko dał się zbałamucić. Szkoda gadać. Za to tłumaczenie Wysockiego może być bardzo, ale to bardzo interesujące. Będę lecieć, Sasza. Masz już mój telefon, więc gdyby ci jeszcze ktoś coś o mnie mówił, to proszę zadzwoń i sprawdź. Dzięki za kawę. Miło było cię zobaczyć. Odprowadzę cię. Nie trzeba. Przejdę się przez park. Ja tu bardzo blisko mieszkam. Pomyślę o tym Wysockim. No i co ja teraz zrobię? Zapłacisz rachunek, bo pani patrzy już na nas podejrzliwie. Cześć, Saszeńka. Zostawiła go w charakterze absolutnej sieroty nad 2 filiżankami po kawie i rachunkiem. Nie chciało jej się z nim już rozmawiać. Może gdyby zamierzała się w nim zakochać, przejęłaby się bardziej całą tą śmieszną sprawą. Ale nie zamierzała. W nikim na razie nie zamierzała. O 9:00 rano znalezienie parkingu na Rugiańskiej nie było specjalnie trudne. Widocznie tutejsi właściciele samochodów powyjeżdżali do pracy. Maria wzięła z auta torbę ze śniadaniowymi zakupami, które zrobiła po drodze, i wjechała na ostatnie piętro wysokościowca. Pan Stefan otworzył jej natychmiast, jakby czekał tylko na jej przyjście. Pani Maria, jest pani punktualna, jak miło. Zapraszam. Widać po nim było, że nie czuje się najswobodniej. Kiedy była u niego na rozmowie wstępnej, powiedział jej, że nigdy w życiu nie miał gosposi. Może mu teraz głupio, że obca kobieta będzie mu robiła śniadanie. Trudno. Rzucimy dziadka na głęboką wodę. Niech się wprawia w życiu luksusowym. Wziął od niej torbę z zakupami i zaniósł do kuchni. Chyba jednak nie powinna nazywać go dziadkiem. W najmniejszym stopniu nie kojarzył się z tym określeniem. Wysoki, szczupły, z bystrym spojrzeniem i zręcznymi ruchami. Starszy dżentelmen. Kobiety musiały go uwielbiać, kiedy był czas po temu. Panie Stefanie, zaczęła. Mogę tak mówić do pana? Tak mam na imię. Będzie mi miło. Proponuję, żeby pan zajął się czymś przyjemnym, a ja zajmę się tym, do czego mnie pan zaangażował. Za 15 minut podam panu śniadanie. Woli pan kawę czy herbatę? Najpierw herbatę, a potem kawę. I chciałbym, żeby mi pani towarzyszyła. To jeszcze nie jest usługa seksualna, prawda? Powiedział to w taki sposób, że nie poczuła się dotknięta, tylko się roześmiała. Pan Stefan miał wiele uroku. Niemniej, skoro potrzebuje towarzystwa przy śniadaniu, to po co zgadzał się na ten żoniny dom starców, czyli wypasiony pensjonat? Aż szkoda, że nie wypada go o to zapytać. Lila by zapytała. Cóż, nie każdy jest Lilą. Świeżutkie bułeczki, masło, delikatne parówki, dżem, jajko na miękko, własnoręcznie przyrządzony twarożek, plasterki żółtego sera, pomidor bez skórki posypany szczypiorkiem. Oto co zobaczył przed sobą pan Stefan i uniósł wysoko brwi. A dlaczego właściwie nie dała mi pani 4 jajek na bekonie? Coś mi mówiło, że woli pan subtelniejsze śniadania, zaśmiała się Maria. Punkt dla pani. Wiele kobiet na pani miejscu powiedziałoby, że to niezdrowe w moim wieku. Szanuje pani uczucia ludzkie, to rzadko spotykane. Przesadza pan, a przy okazji może mi pan powie, co pan jada, a czego nie. Droga pani, nie jadam tylko ślimaków, ostryk i innych rzeczy oślizgłych. Wyjątek robię dla grzybków w occie. 2 sztuk w roku na Boże Narodzenie. Nie zje pani ze mną? Jadłam śniadanie w domu, ale chętnie napiję się kawy. Doskonale.